Dobra, moi drodzy, lecimy eliminatora. To jest nowy tryb w Forza Horizon 4. Polega on na... To jest taki Battle Royale. O, już mam pierwszego przeciwnika, który jest zaraz za mną. 75 graczy walczy przeciwko sobie. Jak już pewnie wiecie z mojego poprzedniego filmu, jak wam wytłumaczyłem, o co tutaj chodzi. Patrzcie, mamy tutaj jednego ziomeczka. Gdzie on zwiał? On furę zmienia, o kurde. O my god, dobra, ja się do niego nie zbliżam. Grałem sobie jeden meczyk, gdzie myślałem wcześniej, że im masz mniejszy poziom, w sensie numerek przy samochodzie, tak jak ja teraz mam tego Mini Coopera, jak widzicie tam wyżej, jest numerek 1. To ja myślałem, że jak jestem numerek 1, to mam fajny samochód. A to się okazało, że to jest słabizna. Najgorszy. I tak, na przykład wygrałem sobie Lamborghini Urusa i zmieniłem go na Audi RS4. O, pomyślałem, no jak, to tam niższy numerek ma, to chyba pierwszy tam, miałem tam siódmy, Urus był na poziomie 7, a RS4 Audi było na poziomie 3 czy tam 5. I ktoś mnie potem złapał i rozwalił. Wiecie, o co tu chodzi? Tu chodzi o to, żeby znaleźć innego gracza, wyzwać go na pojedynek i przejąć jego furę. Oczywiście zmniejsza się tutaj pole naszego działania, tak jak w innych grach Battle Royale typu Apex Legends, czy tam bardziej znany Fortnite na przykład. I tak, szukamy teraz jakiejś innej fury, bo Mini Cooper to jest samochód, od którego wszyscy zaczynają. Możemy wyzwać innego gracza, ja tam widzę przed sobą jakiegoś. Nie możemy otworzyć dużej mapki, ale ktoś tam daleko widzę, że ucieka. Dużej mapki nie możemy sobie otworzyć. Musimy polegać tylko na tej minimapce małej. Czekaj, gdzieś tutaj mi zwiał. Mam nadzieję, że ma coś gorszego niż mój Mini Cooper. Ja nie ma nic gorszego niż Mini Cooper. Żartuję przecież. No jedyne, czym mogę się wykazać jeżdżąc tym Mini Cooperem. O kurde, znalazł tam jakąś lepszą furę. Dobra, tam nie ma co jeździć. Ale widzę tutaj, widzę. Są dwa dymki. Zobaczymy, co to są za samochody, z którego poziomu. Cały czas strefa się zmniejsza, więc trzeba na to uważać. Niebieski dymek. Ciekawe, czy kolory mają jakieś tutaj znaczenie. Więc tak, tutaj co my będziemy mieli? Nissan GT-R na drugim poziomie, ok. A tam? Mamy. Co tutaj jest? Pokazuj się. Co to jest? Raptor. Dobra, chyba wolę Raptora. Niech sobie będzie Raptor. On jest na tym samym poziomie co tamten samochód, ale to nie szkodzi. Ciekawe, czy dropy się tutaj pojawiają randomowo. No i ciekawe, gdzie najlepiej jechać na drop jakiś. Czekaj, tu był jakiś gracz, jedziemy z nim powalczyć. Ja tu poluję na innych graczy. O, jest tam daleko, widzicie, tam jest daleko, sobie jedzie. Daleko, chodź go, bierzemy. Gdzie on pojechał? Tutaj jest. Jedzie na ten drop słaby. dawaj go. Nissan GT-R, kurde, zmienia furę. Dawaj go. Od razu. Od razu go dawaj. Co jest? Gdzie on jest? Tutaj. Uciekł ode mnie. Oja. Tam się chyba jakiś nowy dropik pojawił za nami. Ja nie wiem, czy tam nie będzie jakaś lepsza furka. Patrz, teraz próbuję tego gościa dogonić. Nie wiem, czy nie robię źle, bo on ma Nissana GT-R-a. I tam chyba sobie zmieni... Tam są dwie furki nowe jakieś chyba. Zobaczymy, może są jakieś lepsze. Nie wiem, na co on tutaj zmienił. Nie, też ma drugi poziom. Audi RS4 chyba. A nie, RS2 to jest, co ja gadam. Dawaj go. Jest, polujemy. Zobaczymy, czy uda mi się wygrać teraz. O kurde, autostrada, niedobrze. Audi ma... O, Audi bardziej szosowe.
o nie, może być ciężko, mogę kurde przegrać. Już widzę, że jest szybsze, oh my god. Bo ja mam ten sam poziom co on, on też ma drugi poziom tego Audi. Ale czekaj, nie, będziemy zjeżdżać na offroad. Może będę miał szansę. Tutaj coś było lepszego chyba. 5 km, muszę coś zrobić. Zjeżdżam z autostrady. Jadę tu, to moja jedyna szansa. Dobra, widzę już tam daleko gdzieś cel. Czy uda się dojechać? Dobra, omijamy drzewa, bo to najważniejsze, żeby nie stracić prędkości. Jedź, 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 Raptor. Patrz, pokonał go. Udało się. Pokonany, elegancko. Dobra, mogę sobie wziąć lepszą furkę. Biorę sobie Lancię. Nie chciałem tamtego samochodu, więc mogę wziąć sobie o poziom wyżej. Lancia Delta S4. Za mną widzę jakiś kolejny gracz. Bierzemy go? Bierzemy się za niego? Czy zniknął? Aha, bo to był tamten, dobra. Zniknął. Strefa się zmniejsza, 23 graczy zostało na całej mapie. Ja nie wiem, czy tutaj cała mapa jest ale chyba na całej mapie się ścigamy, bijemy ze sobą. Czyli tak, wyzywamy kogoś na pojedynek. Kurczę, powiem, że na kierownicy słabo się gra w ten tryb, dlatego że tutaj ja muszę sobie przełączać na... Chociaż mógłbym mieć przyciski tutaj na kierownicy, żeby było łatwiej, nie? Ale ja lubię grać strasznie na tej kierownicy, a tutaj nie mam przycisku. Będę musiał sobie chyba ogarnąć jaką kierownicę z przyciskami już. Ech. No nic, damy radę. I tak, teraz szukamy jakiegoś innego gracza. Tam chyba coś widzę na szczycie góry. Co to jest? Ale to drzewa chyba. Ja myślałem, że można było coś tam... Kurde, ile tu się graczy na mapce pojawiło nagle. Musimy kogoś obskoczyć. Muszę sobie tu na kierownicy przypisać, mam tu jeden przycisk tylko taki. Muszę sobie go przypisać do tego, żeby można było kogoś wyzwać na pojedynek. Tutaj ktoś się kręci. Co on ma za furę? Co on ma za furę? O kurde, makan! Piernicze! Gościu ma makana. No to muszę spiąć poślady. Ja nie mogę. Dużo lepszy samochód. A ja Lancia. Tu prosta droga, 5 km. Dawaj Lancia, gaz do dech, oby się rozwalił jakieś drzewo. Tutaj jedziemy w prostej linii do celu. Ja na początku, jak próbowałem w to grać, to jechałem normalnie asfaltem. Próbowałem jakoś ładnie przejechać odległość, którą trzeba było pojechać, żeby wygrać. Ale finalnie nie pykło. Czekaj, czy ja jadę dobrze? Patrz, tam są drzewa. Obym ja nie trafił przed tym drzewo, ale kurde, on chyba szybciej. No, ile on dalej jest ode mnie? Cisnę tu na czwórce, robię co mogę. O nie, drzewa. Kurde, człowieku, 17 miejsce. I takie sobie nagrody zdobyłem, 25 tysięcy kredytów, no trochę trzeba się tutaj najeździć, ale jest to bardzo, bardzo fajne. Większość czasu jeździ się tak no na pusto, nie? Nie ma tak graczy dookoła nas, chyba że się trafi akurat w miejsce, gdzie jest dużo graczy. Moim zdaniem trochę ta mapka jest za duża, nie? Na początku masz tego Mini Coopera i jakby ciężko się jest ogarnąć, ale damy radę. No, a jednak można podczas tych zawodów dołączyć sobie do mapki. Nie widać oczywiście na niej żadnych graczy, ani innych takich rzeczy. Nie można wyznaczyć sobie punktu orientacyjnego, że więc ci co... O kurde, więc ci co znają lepiej mapkę wygrywają. Dobra, ktoś mnie tu wyzwał na pojedynek. Od razu praktycznie jak wyszedłem z mapki. Sporo graczy było w tym miejscu. Pojadę kawałek asfaltem. Nie wiem, czy to dobry pomysł, bo nie wiem, gdzie się kończy ten punkt. Faktycznie tutaj znajomość mapy chyba będzie robić swoje. Czekaj, jadę tutaj.
Ale tu, bo tu chyba będzie lepiej, aczkolwiek nie wiem właśnie. Też nie, 2 km, 3 km do celu było, to jeszcze można byłoby spróbować asfaltem, nie? Ale kurde, cholera wie. Drzewo! Dobra, ktoś tam z tyłu się też rozwalił od drzewo, dobrze. Może nie będzie tak tragicznie. Ej, mogłem jechać jednak tym asfaltem. Tu mamy jakąś nawet drogę zaznaczone, taką dziwną, że możemy nią jechać, okej. Już widzę swój cel, możemy, jak już jedziemy przełajowo, to jedźmy przełajowo. I będziemy mogli sobie wybrać lepszą furkę. Czyli na pojedynek od razu kogoś trzeba brać i tyle, nie? Jak tylko się zrespimy na mapce. I cisnąć, okej. Chociaż nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. Pięknie, dobra. Zobaczmy, jaką furę będę miał do dyspozycji. Jest 700 furek do wyboru, nie? W Forza Horizon, więc... Tak, bierzemy Galanta. Elegancko. Lepsze niż to, co miałem. I co? Teraz wypadałoby albo poszukać innej fury, albo wyzwać innego gracza na pojedynek. Czekaj, to siedzie chyba w moją stronę. Dawaj go. Oby w moją stronę. Jest, nie bardzo w moją stronę. Kurde. Nie wiem, czy w moją stronę jadę na przełaj tutaj. Gdzie to jest? Kurde, teraz trzeba tak daleko jechać. Ja nie wiem, czy mamy lepszą furę, czy gorszą od tego gościa. Nawet nie spojrzałem na to. Ciekawe właśnie, czy kolizje są włączone, nawet nie zwróciłem na to uwagi. Jak to będzie w centrum Horizon, gdzie to kurde będzie? Galant ma w ogóle napęd na 4 koła? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Dobra, 2 km. O kurde, drzewa są najgorsze w tym trybie. Gdzie on jest? Kilometr do mety, gdzie to może być? Chyba mogłem jechać tak, jak GPS mnie prowadził, cholera. Mam wrażenie, że na tym gościu się zbliża do celu. Nie wiem. O nie! Chodź tu mały, chodź. Mam go. Gdzie jedziemy? Tutaj. Zobaczymy, czy ten Mini Cooper mnie rozwali. Ja mam 5. poziom, on ma 1. Czyli innymi słowy mówiąc, jestem 5 razy lepszy od niego. Mam 5 razy lepszy samochód od niego ponoć. Ale ciągle rozwalając się od drzewa można przegrać, więc lepiej przez te drzewa naprawdę jechać bardzo powoli. I starać się nigdzie nie uderzyć. Patrz, on ciśnie tym Mini Cooperem. Właśnie jego zaletą jest to, że on kurde jest skrętny. Niezbyt szybki obecnie, nie? Nie no, jak z nim przegram, będzie lipa. Dawaj, stawaj. Dobra, dalej jadę drogą. Będzie bezpieczniej, myślę. Trochę sobie tu zjedziemy. Ops. O, to nie był dobry pomysł. Lepiej zjechać na drogę, bo tam są kamienie, a kamienie bardzo zatrzymują. Najgorzej się właśnie w Forza Horizon przejeżdża przez kamienie. Kurde, jak on tam pojechał do przodu ostro. Nie da mu się, kurde. Poszedł Lucek i proszę bardzo, jednego już objechałem. I teraz jaki samochód będę miał? Tutaj Supra tam była. Ale Supry chyba nie chcę, bo na słabo się prowadzi. Tego ziomeczka pokonałem i teraz tak. Jakie auto mam do wyboru? Blower! Dawaj Blowera. Yep. Elegancko.
Jedziemy następnego walczyć. Szósty. O, proszę bardzo, co my tu mamy? Co my tu mamy? Wow! Dzień dobry panu! Się za późno te poziomy pokazują, wiecie? Jakbym był tym drugim graczem, to by spierdzielo! Ale to właśnie nie ma jak spierdzielić. Ja jechałem tym raptorem. Mnie chyba Audi rozwaliło wtedy. O. Jedziemy tutaj. I gaz. No, skrócił sobie trochę drogę, dobry jest. Ale jedzie przez las, więc będzie musiał mieć dużo szczęścia, żeby dojechać na pierwszej pozycji. Mimo to, kurde, ciśnie ładnie. Dobrze sobie skrócił drogę. Ale ja się nie poddam. Ciekawe, jaka fura jest na tym ostatnim poziomie. Zresztą, ja się chyba zbliżam do strefy. Jak nie dojadę tam na czas, to mogę mieć problem też. Tak, strefa zbliża się do naszej mety. Muszę tam czym szybciej dojechać, kurde. Dawaj, bierzemy samochód stamtąd i uciekamy. Ja nie wiem, czy jak cię strefa tylko dotknie, to już koniec, czy jakby w strefie możesz trochę być, czy ci tam zdrowie ucieknie, nie mam pojęcia. Przecież w tych grach Battle Royale to właśnie tak to wygląda, nie? Dobra, jesteśmy. Tu jakaś inna fura jeszcze stoi. Dobra, zobaczmy. No miałem sporo lepszy samochód, więc udało się. Okej. I co my tutaj mamy? Panamera. Proszę bardzo, siódmy poziom. Nie wiem, wydaje mi się, że te... Tutaj Delta jest na trzecim poziomie, to nie chcę. Jakbym... O kurde, tutaj już ktoś na mnie czeka. Dawaj go. Jest ta! O, ma piąty. Dawaj, tutaj. Moja Panamera ponoć szybsza, nie wiem. Tamten jest offroadowiec. Zawsze te punkty, te mety są ustawione tak, żebyśmy jechali do środka strefy. Albo przynajmniej, żebyśmy dali radę skończyć przed końcem, nie? Zanim strefa tam dotrze do tego punktu. Ciekawe, ja jeszcze nie doszedłem do takiego etapu, że już jest praktycznie koniec tego trybu. Więc nie wiem, jak to będzie tutaj wyglądało teraz. Ja chyba nie jadę przez ten gęsty las. Spróbuję pojechać tutaj trochę dookoła. Jak tamten gość pojedzie przez las, to życzę mu powodzenia, bo tu jest ultra gęsty las. Ale pojechał przez las. I zobaczcie, chyba mi się bardziej opłacało jechać tutaj dookoła Panamerką. Wydaje mi się, że wszystkie samochody mają napęd na 4 koła, te, które możesz tutaj sobie zdobyć. Dobra. On się tam nie poddaje, jeszcze ciśnie. Ja już też muszę jechać na przełaj. Tam jest raptem... O kurde! O kurde! Jedź! Jedź! Nie! Kuźwa! Ja pierdzielę, co? Patrz, rozwalił się! Jeszcze nie koniec! Kuźwa! No ja też dojechałem! Kto wygrał? Próbuję właśnie galantem objechać raptora, który gdzieś tam mnie z tyłu ściga. Raptor ma niską prędkość maksymalną, mimo to, że jest o 3 klasy wyżej od mojego galanta. On ma tam gdzieś koło 180 właśnie km na godzinę prędkości maksymalnej, a galant rozpędzi się, myślę, że na spokojnie do 190, ale trzeba tu uważać, bo galant ma niskie zawieszenie i może go łatwo do góry wybić. Powiem wam, że to jest przyjemne, jeśli objedziesz sobie samochód z niższej klasy. Patrz, jak tam ciśnie na przełaj. O kurde, dawaj, ledwo co? Ja pierdolę. Ojej. Znaczy, tak myślę, że czasami w Fordzie jest tak, że dojedziesz na milimetry, kogoś rozwalisz. Dawaj, bierzemy tego rebela, bo on jest na wyższym poziomie. To był rebel, to by nie był w ogóle ten. Ja myślałem, że to był raptor jakiś, a to był rebel, to jeszcze lepszy. Łe, to on będzie... To on był dużo lepszy przecież od mojego złoma. Z piątego poziomu gości miał praktycznie na początku meczu. Patrz, ktoś jedzie na lodowcu, dawaj go tam.
Ale mimo to Rebel... No patrzcie, 160 km na godzinę, tak jak mówiłem, kurde. Ledwo się rozpędza do 180, no dobra, jest 180. Jedziemy tam na lodowisko kogoś złapać. O, tu kogoś mam. Chodź, ziomeczku, chodź, chodź. Ja już tu na ciebie czekam. Co masz za furę? O, może nie będzie tak źle. Zobaczmy, gdzie tutaj, tutaj, dobrze, dobrze, dobrze. Jedziemy na przełaj, kurde, mam Rebela teraz. Powinno być dobrze. Raczej nie będę chciał jego furki, bo on ma gorszą. Tym razem idziemy na przełaj. Właśnie to jest najgorsze, że tu trzeba jechać na przełaj. Jak się jedzie przez las, no to trzeba bardzo uważać. Oczywiście możesz jechać szybko przez las, nie ma problemu. Ale jak się rozwalisz, to tą stratę ciężko już jest nadrobić, naprawdę. Okej. Zmieściłem się tam jakoś. No, chyba ciężko będzie mu nadgonić, chyba że ja się jakoś sromotnie rozwalę. A na kierownicy niekiedy tu ciężko jest. O. A gdzie jest mój cel? Gdzie jest mój cel? Gdzie mój cel jest? Tam jest. O nie. Chyba się cel przemieścił czy coś. Co? What? Gdzie to? Co jest? O! Patrzcie na minimapkę. O co chodzi? Tutaj no... O! Teraz tam jest cel. Ale... No nie, i przegram przez to! Ale teraz spokojnie pojawia się na minimapce z tyłu! Są dwa cele, o co chodzi? Czeski film. Kurde, oby on tam nie był pierwszy. Jecie, oby tam nie był ten pierwszy. 300 metrów, o kurde, chyba jest tam, jest już gościu. Nie wiem, czy tu jest, czy są dwa cele, czy jak? O co chodzi? Ja miałem dwa cele do dojechania. Ja pierniczę. Co to było? Dobra, biorę Audi RS4, bo ponoć szybsze. A bo to jest to nowsze, dobra. 18 graczy zostało, jeszcze tak daleko nie doszedłem. I tu mam kolejnego kolesia, w ogóle sporo graczy tutaj jest w tym miejscu. Kolejny koleś. Jadę przez las, on pojechał drogą. Kurde, ja mam Audicę. Tu trzeba uważać, bo można w lesie. Ja już kilka razy naprawdę na tym trybie się rozwaliłem w lesie. Ale tak daleko jeszcze nie zaszedłem jak teraz. Uważać tutaj trochę. Czasami zwolnić, żeby ominąć drzewa. On też już jedzie tutaj na przełaj. On ma teraz, teraz na pewno ma już Raptora Forda. Co, ja nie wiem co się stało z poprzednimi punktami, że tak mi nagle zniknęły. Dobra, powoli, kurde, on nadgania mnie tu ostro. Łooo, co, patrz jak ominąłem. To był fart. To był fart, człowieku. To był czysty fart, chyba się rozwalił gościu tamten o drzewo. Patrzcie, mój cel jest bardzo blisko strefy już. Ta strefa jest coraz mniejsza. Jest, dojechałem jakoś. Uciekaj stąd, bo tu strefa! Człowieku. Kogoś pokonałem, okej, teraz powinienem mieć, dostać lepszy samochód. Panamera, dawaj szybko, dawaj, 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 uciekaj, 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 uciekaj. I uciekamy. 14 graczy zostało w sesji. Niektórzy się tu jeszcze ze sobą biją. 7 poziom mam mojej fury. Zaraz zobaczymy. To już jest końcówka, moi drodzy. Zaraz będzie coraz mniej graczy. Ciekawe co się stanie jak dotkniesz tej strefy. Musielibyśmy to sprawdzić. Chyba i tak się kiedyś przekonam. Albo i może nawet teraz, jak się zmniejszy ta strefka. Jak kogoś wyzwiesz na pojedynek, to tak jakbyś go trafił, headshota byś mu dał. On nie ma możliwości odwrotu. Nie ma możliwości anulowania wyzwania. Tu mamy kolejnego kolesia, bierzemy go. Chodź, 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 chodź. What's up, homie? 10 poziom! O fuck, o fuck. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj proszę, Panamera. 10 poziom, gościu ma złotego jakiegoś tam ma. To jest chyba Toyota, nie? O kurczę, ale pędzi, ale pędzi. Dawaj to. Dawaj Porsche. Dawaj Porsche.
Chyba się rozwalił. Nie wiem, ale... Ja! Zrobiłem go! Zrobiłem! Dobra, zrobiłem tego gościa. Teraz... Jego samochód... Nie, dopiero 10 poziom. Chociaż on przegrał ze mną, więc... Dobra. To nie jest Toyota, to jest jakiś Pro Track coś. Czekaj, tu będzie następny ziomek. On się chyba zaraz pojawi. Widzę go na mapce. O, strefa się... Dobra, ja stąd spieprzam. Co to było? Czemu on tutaj stoi? Nie wiem, o co chodzi. Gdzie ta strefa teraz będzie? Tu się dwóch ściga. Nie mogę ich wyzwać, ale widzę tam jednego. Żeby... O kurde, jak to leci! Ja mam złoty samochód teraz. Zobaczymy, tam jest kilku gości. Wyzywają się na pojedynek chyba. Czekaj, tu jest jeden. Dawaj go, dawaj, dawaj, dawaj. Co? Ej, tam był Mini Cooper! What? Final race! Okej, okay. Gdzie mamy jechać? O co chodzi? Teraz wszyscy biorą udział chyba w wyścigu tym ostatecznym. Only one? Dobra, ale gdzie? Gdzie mam jechać? Tam, dobra, widzę, widzę, widzę. Dawaj, Rockstar, ciśniemy! Dobra. Only one? Ale oni, niektórzy mogą być bliżej, to jest nie fair! To jest nie fair, że niektórzy mają bliżej ten checkpoint. Dawaj, jedź, 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 stawaj, stawaj, stawaj. Też nie można, kurde, jechać za szybko tą furą. Czekaj, czemu oni stoją? Tu nie jest czasem ta woda? Nie, nie, drzewo! Kurde, odbił się akurat w drzewo! Cofaj, cofaj, szybko! Są jakieś skały, czekaj, jak tu się jechało? Okej, okay, okej, okay. Dawaj przez te skały, super! Jedź! Żeby tylko wygrać, żeby tylko wygrać. Tamte typki z przodu są tak niby blisko, a tak daleko. Ale chyba ich podganiam. Nie wiem, mam takie wrażenie. Dobra, trzeba się skupić. Dawaj. Drogą, drogą, kawałek, drogą. Kawałek, drogą. Teraz tu, o kurde. O kurde, o kurde, jedź, 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 tutaj, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, jedź, kuziwa! Nie, ja nie mogę! Tak blisko było! Rozwaliłem się o drzewo! Aaaa! Już tak mi dobrze żyło! Dobra, ale co dostanę za trzecie miejsce tak naprawdę? Ja, wal, oni wcale nie mieli dobrych samochodów! Cholera. Na końcu meczu jeździł Mini Cooper. Można unikać ataków innych graczy można unikać przez cały mecz. Ciekawe, na czym polega ten ostatni checkpoint. Jak to jest, że ktoś... wiesz, możecie... Czekaj, muszę zebrać się do kupy. Jak to jest, że ktoś ma na przykład bliżej punkt, ten checkpoint, nie? Przecież oni byli znacznie bliżej ode mnie, ci goście, co tam
jakby dojechali jako pierwsi. Znaczy, mogłem ich wyprzedzić, była taka opcja, ale kurde, się rozwaliłem o to jedno zasrane drzewo, nie? Ale oni też się rozwalili kilka razy, im było łatwiej, oni byli bliżej. Ale mieli też samochody niższego poziomu i nie wiem, na czym polega ten ostatni checkpoint. To jest na zasadzie, masz szczęście, nie? Oh my god, ciężki ten eliminator. Może się kiedyś uda wygrać. Ale ciekawe to jest, ciekawe. Zdecydowanie lepsze od ostatniej opcji, czyli mieliśmy chyba ostatni tryb, to był driftowy, nie? No to ten driftowy mi zupełnie nie podszedł, bo trzeba machać tym samochodem na lewo i prawo. A tutaj są emocje, tutaj wiesz, wyzywasz kogoś na pojedynek, dojeżdżasz jako pierwszy, jedziesz na przełaj. Musisz omijać te drzewa, jakby drzewa są największą przeszkodą tutaj i kamienie, jakieś tam inne przeszkody na mapie. I dzięki temu można tą mapę bardzo dobrze poznać, bo można też odkryć miejsca, w których się wcześniej jakoś nie było, jakoś w nich się na przykład rozwalić, nie? I o, dobra, to jest miejsce, którego jeszcze nie znałem, tu właśnie przegrałem, będę je pamiętał. A wy pamiętajcie, by zostawić łapę w górę, komentarz oraz subskrypcję na moim kanale. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.